Eto sada člitsa. Basta midnaja. Madre eno bomba atalok. Ač naže vi partijne mesje. Me znajače to krvavo fista. Trudnaje et nuvočka bojcov brigadu. Budro strošni. One madre šajadić ač gomza. No i dobra. Dla kogo smutne czasy? Dlatego smutne czasy. Ja tam właściwie nie żałuję. W Polandii też by się przydało. Natomiast, proszę Państwa, mamy list. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale. Drogi panie komendancie. Dziękuję za łaskę, jaką okazał mi pan podczas wczorajszej kontroli. Miło wiedzieć, że są jeszcze na tym świecie ludzie o wielkim sieciu. Cudem odnalazłem Peterka i Julię. Nie, Peterka jednak. Dzieci są całe i zdrowe. Jesteśmy już razem w schronisku dla uchodźców i mamy tu wspaniałą opiekę. Naprawdę nie wiem, jak mogę panu dziękować. Z wyrazami szacunku, Zeon Gajda. No, pan policeman, patrzcie, kuźwa, namalowali mnie, fajnie, a to dogi. Super, bardzo fajny obrazek, ale gdzie są kurwa pieniądze? Zobaczmy, zamach w parlamencie. Dobra, pierdolicie. Bzdury jakieś tak polityczne. Okej. Kogo nie możemy wpuszczać? Czyli tak, zabrania się wstępu do kraju osobom narodowości akadistańskiej poniżej 30 roku życia. Dobrze. Kogo szukamy? Gościa z Albaraku? Gościa bez lusterka? Gościa z fałszywym paszportem? Żółtego koloru pojazdu? 44-latka i mamy tutaj... Brawo, hotel Brawo. Częściowy numer rejestracyjny. Dobra, zaczynamy nasz teatrzyk. Następny. Dawajcie. No, to, że to jest kaszlak, to pewnie mnie nie będzie taranował, ale... O. No i nie staranował. Atajcie, wariżu komandiru. Atajcie. A rozko pro przamana. Atmatur. Dobrze. Ej. Uchytka. Zamospatne chytraki atalok na żebych prawiteli. Opna ony budu żwatko wyszać. Nic nie powiem na ten temat. Proszę pana, pan jesteś przyjezdny z Akaristanu, Jaczemir Rosak, to by się zgadzało, tu by się zgadzało i tu by się zgadzało, nie być problema. Lima 664, to się zgadza. Tango 98, Mike, to się zgadza. Tomasz pan do stycznia 82, a to do 18 maja tego roku. To się zgadza. Ile pan masz wiosen? To się nie zgadza. Dobra, sprawdźmy tablicę. Gdzieś pan je tutaj miałeś. Charlie, brawo Lima. Okej, okay. 7633, brawo Tango. To się zgadza. No i dobra, proszę pana. Wyładuję panu ten pakuneczek tutaj cały. Pan się nie boi. My ostrożnie obchodzimy się z takimi rzeczami, bo poszukujemy tutaj rzeczy, na których możemy zarobić. I co pan tam wieziesz? Dwie sztuki. No i to się zgadza. I zaraz zobaczymy, czy święte znaki Pytonga pojawią się gdzieś tutaj. Nie. Dobra. A zobaczmy, czy tutaj gdzieś się pojawią. Nic nie widzę. No dobra, niucham dalej. Zobaczmy tutaj oponki, blacha też do kontroli, tu wszystko, zapasik. Nic w zapasiku pan nie wziąłeś? Nie, tu słabiutko. Co to tak, proszę pana, z pustymi ręcami pan jeździsz? Proprzać duro wasza robocja. Ni madre broniezy ta jest. Zagrzeczny jest. Za grzeczny jest, on niczego nie będzie tutaj miał. Dobra, stan techniczny. Lampy są, zderzak jest, lusterka są. Opony z tej strony całe. Z tej strony też. Z tyłu lampy, bagażnik jest. Pisiorek walsekoń, cześć. Tak, iś pan w pizdu. Dobra. No to jeszcze, tak dla dopełnienia innych formalności. O, zapowiadało się miło. Dobra, mikros to się zgadza. Proszę pana, no to jeszcze profilaktycznie tak tylko. Pan jesteś z Akaristanu. No to sprawdźmy panu tutaj te papeterie. Sprawdźmy tutaj. I piecząteczka by się zgadzała. No nic, no. Z tego co ja widzę,
Ile tam pan miałeś latek? 39. No to mogę pana wpuścić, no. Dobra, jedź pan, bo nie wiem, może nawet jak pan coś masz tam, to... Poroszego dajna! I tobie też. No. Śmigaj tym kaszlaczkiem. Potrzebuję trochę miejsca. No i tu by się zgadzało. Dobra, teraz mamy tego tu. Okej. Okay. Smyrego Dajnara. Smyraj Konara. Poproszę dokumenty. Dobra, pan siedzi. 1410. No to by się zgadzało. Pan wysiądzie teraz z pojazdu. Stanie sobie pan tutaj. I sprawdzamy. Pan Isad Yilmaz. A co pan skupujesz? Czystą kawkę i sraj taśmę. Dobra, czekaj, pan zobaczy, co ja mam na magazynie. Atajcie. Kuźwa, ziemniaków nie skupuję. Sraj taśmę, o, mogę mu sprzedać. Kuźwa, zapomniałem, co on tam jeszcze skupował. Ty, no dobry, kurna, jestem, naprawdę. Dobra, ale na ziemniakach biznesu nie zrobię, na proszku też nie zrobię, no to już tam nic więcej się dla mnie nie liczy. Panie, rolkę tylko znalazłem. O. Teresny za to amana, eta rawna riadocha. Tak, dokładnie, jestem dokładnie tego samego zdania. Dalej. No to na czym skończyliśmy? Zdjęcie by się zgadzało, panie Zalbarak. To teraz tak. To do 17 maja, to do 8 września. Roków pan masz 24. Proszę pana. Ale to pan nie jesteś z Zakaristanu, tak? Bo tutaj jest napisane, że zabrania się wstępu do kraju osobom narodowości akaristańskiej, więc... Rodaków nie wpuszczamy. Tutaj sprawdzimy, tutaj jest dobrze. Zawet. To by się zgadzało. Delta Foxtrot Tango. Zgadza się. 6,9. Aha, znowu mnie prześladuje. 9,6 kilo Yankee. Dobrze jest. No i teraz tak, pan żeś kuźwa towar tutaj wciepał, ale zanim to nastąpi, to ja tak profilaktycznie, to myślę, że to się zgadza, ten samochód, ale... No właśnie. Ale to już lepiej było sprawdzić. No i pan z Albaraku jesteś, to... Sprawdźmy jeszcze tylko papeterię. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Tu też się zgadza. No i piecząteczka, widzę, że też się... Zgadza, także dobrze. No to pod tym kątem nie mam tutaj nic do powiedzenia, ale pod tym już tak. Ej, stój! Kutwa, no. Ale dlaczego? Przecież on był winny. No nic, panie. Dawaj pan te ziemniaki chociaż. Jeździesz ty. Mówi się trudno, no żyje się dalej. Panie kuziom, no na wierzchu żeś pan to trzymał, no co ja poradzę? No, jaś, normalnie, co za mogę? Kuźwa, jeszcze niesłusznie mnie naliczyli. Kutwa! O, to po co ja to notuję? Może coś jeszcze wyniucham. Teraz to mogę... Nie no, nie będę rozcinał, bo szkoda noża. O. Chociaż na kontrabandzie sobie odrobię. Ej, zutylizowałeś się? Dobra. Widzisz pan, panie Walseko, nie, jacy ci przełożeni niesprawiedliwi są? Przecież widać było, że ucieka, że go nie zatrzymam. Spierd... Najpierw mi kuźwa kary dajesz, potem pochwały. Gamoniu, oddawaj $500. Siulu, złamany ty. Jak tak można? Ja się tak starałem. Teraz za darmochę trzepię, nie?
No gramol, że się kuźwa do tej fury, synu. A jeszcze tam wejść nie chcę, no. Co za... Ty co jest, że ja nie mogę do pojazdu wejść? No dobra, no ale tu nic nie ma, no. Panie Warsakowie, pan byś spróbował, może pan wejdziesz, no. Kuźwa. No wiesz ty co? No dobra, no ale to chyba tylko tyle było, no. Jeździesz ty. Weź pan, panie Warsakowie. No. Jestem zdegustowany postawą dowódcy. Naprawdę. Jak tak można, no. Przecież uciekał. Widać było. A mnie jeszcze ukarali za to. Ja wiem, co napiszecie, ja wiem, co napiszecie. Ale miałeś szansę, żeby go aresztować. No miałem, no. Ale po co zapychać areszt? Przynajmniej karteczka zniknęła z tabliczki. Dobra, zobaczmy następnego. Ten się zatrzymał, dobra. Na flaku przyjechał. Latajcie, wariszu komandiru! Spierdalajcie, towariszu przyjezdny! Dobrze, rado. Przerwudu, eto pariatko. Teraz kurwa ciulu załatwię. 1710. No dobra, to mu się akurat zgadza, no. Otlikso, atma wychodzi. Popsułeś mi humor, kuźwa. Ten poprzedni tym bardziej. I dowódca. Igor Aleksandrowicz. No powiedzmy. To powiedzmy, że też. Kuźwa, ale to już nie. No dobra. 9 uniform 4 alfa, to by się zgadzało. Romeo 933, to by się zgadzało. To do października, to do lipca. To by się zgadzało. Pan masz wiosen 23. No i już pan nie wierzasz, kuźwa, bo regulacje prawne. Proszę bardzo. I tak byś pan nie wjechał. Dobra, dalej. Pan Azamem 72, żeś niby przyjechał. Zgadzałoby się. Dobra, to jeszcze papeterię. Pan jesteś z Zakaristanu. No i co? No, a pieczonka co to jest? Dupa srająca, kuźwa? Oj, albo coś innego. Bardziej na orgazm wygląda taki trochę. Nie? Jak myślicie? Dobra, coś pan tam nabrał, bo kuźwa, 10 sztuk aż tego bagażu pan masz. No, Madre Illo i kuźwa inne tam rzeczy. A jeszcze na szybie tam, kurde. Opie. A jeżeliś pan wyładował to. Wszystko? Czy coś jeszcze będzie? Dobra, tu nic nie muszę ciąć. Dobra, dobra, tu wszystko ładnie, pięknie ponotujemy. Chyba wszystko. No i sprawdźmy. No, ilość by się zgadzała. A teraz jakość zobaczymy. Jak tam z jakością, panie? Tu znaku pytonga nie widzę. A tu? No też nie widzę. Nie. Krótko, zwięźle i na temat, panie. Ja zostałem niesłusznie ukarany. I teraz będzie się mścił. No coś pan, kuźwa, z pustymi ręcami przyjechał tutaj. Eś, ty synu. Turo, wasza robotca. I madre broniezy ta jed. No, cieszę się, że jesteś pan taki ugodowy. Dobra, stan techniczny tego zabytku. Przednie lampy są, zderzak jest, lusterka są. Tutaj mamy kapcia, szyby. Wyglądają na całe. Dobra, tutaj kapeć jakiś? Nie. Dobra, to już panu notujemy, że ma pan jedną przebitą oponę, jedno zniszczone światło.
i brak zderzaka. Jak tam blachareczka? Uszczknąłeś pan coś z tego? No nie. Dobra. Poza tym, proszę pana, jesteś pan za młody. A, kuźwa. Walsekoń! Ada? At Maduro? Wy tam pisaliście w komentarzach, żeby wszystkich tych ulepszyć. Ale po co mi tylu snajperów? Nie wjeżdżasz, pan. Wacio Dajnara. Dobra. Smyraj konara i uciekaj. Dobra. Następny! Kuźwa, ilu tam jeszcze stoi? A tu już ciemno się robi. Tylko się nie rozpędzaj, jak chcesz żyć. Szolek. Pisiorek. ...440. Oj, coś czuję, że za dużo. A jednak mu się rzutem na taśmę udało. No Zagr 53 to by się zgadzało. Pan wysiądzie sobie z pojazdu i stanie tutaj z boczku. Zdjęcie się zgadza. Zafar Sabirow z Królestwa RKI. Okej. Tu i tu. Zgadza się. Dobra. Wiktor 67 Mike. Okej. 3433. Okej. To do sierpnia, to do czerwca. Okej. Ile pan masz wiosen? 50. Nie tego szukam. Dobra. No to teraz tak. Papeteria by się tutaj... Królestwo RKI. Pyk. Pyk. I piecząteczka. Też by się zgadzała. Dobrze. Elegancko. Dobra. Tablice. X-Ray Uniform X-Ray. To się zgadza. 2157 Eco Golf. To się zgadza. No to zaczynamy wyładunek. Spokojnie. Proszę pana. Pan Walsekoń, panu to wszystko ładnie poukłada tak jak było. Nawet o milimetr się nie będzie różnić. A zanotować muszę. Znowu mnie niesłusznie ukażą. No dobra, wszystko. O, teraz już tak. No to patrzymy. Worek z nawozem, 17 sztuk, zgadza się. Skrzynka jabłek, 2 sztuki, zgadza się. Lodówka, 1 sztuka, zgadza się. Zagrożenie biologiczne, też 1 sztuka, się zgadza. Kuchenka gazowa się zgadza i płatki śniadaniowe też się zgadzają. Bardzo dobrze. No to niuchamy. Ale co to, kurde, że nic? Kompletnie? Nawet w beczce? Może w jabłuszkach coś? No nic. Lodóweczka? No żeż ty, synu mój. To sprawdźmy tutaj. Ele mele dudki, kuźwa. Nie ma. No nie ma. Z pustymi ręcami... Jednak jest! No i co? Alkohol? No i panie... Żeś se pan teraz przebimbał. No i zobaczmy. Czekaj. Tu coś... Nie. Tu tak. Ale coś malutko pan wieziesz, no. Zaraz tam na dół zerkniemy. Jeszcze tutaj tylko drugie siedzonko. No i popatrzcie, no. I wyniuchał, no. No i tu nie ma. Coś tam jeszcze by było? Tak jeszcze teraz podwójnie to sprawdzę, bo to wiecie. Zobaczmy tu. I hop. O!
jak pięknie tutaj to wygląda. Pięknie, super, raśnie, kuźwa. Jak ja lubię takie rzeczy znajdować. No. Ale to już chyba koniec atrakcji. Zdarzaczku, pan nic nie schowałeś. Proszę pana, jak się panu to podoba? Chciałbym pana zapytać. Idziesz pan na pokoje. Aż to oszipka! Jak popełniam błąd, jak przecież nie? Pisiorek. Pisiorek, proszę bardzo. Na razie cela do pańskiej dyspozycji, potem się pan podzielisz z kolegami. Rzućmy to kontrabandu tutaj, trzeba będzie wezwać transport i troszeczkę się upłynnić z tym, ale to później. Panie Walsekoń, robotę pan masz. Panie Walsekoń, po co pan kurwa siadasz? No? Ja mówię, ten se siada, ty. Baczność przed dowódcą, kuźwa. Kogo my tam jeszcze mamy? Dobra, tego czerwonego ciula. No i już druga karteczka zniknęła z tablicy, elegancko, teraz tylko... No dawaj, dawaj, przejedź mnie to. Cholera, myślałem, że będę miał spokój. Ale nie. Kogo my tam jeszcze szukamy? Żółty kolor, fałszywy paszport, 44-latek i brawo hotel, brawo. Smyraj konara. At maturo. Dziękuję. Teraz zobaczymy. 5260, ale to jest Ilich, to on właśnie ma 6230, nie? Dobra. Panie Walenty, w dupę kopnięty, pan wysiadasz. No i zaczynamy nasz teatrzyk. Zdjęcie by się zgadzało. Walenty Orlov, to się zgadza, tu się zgadza i tu zgadza się również. 6-0 Delta Quebec, to się zgadza. 5-2-0 Papa, to się zgadza. Do sierpnia, do grudnia, to by się zgadzało. Pan masz wiosen, 25. Jesteś pan z Zakaristanu, więc jesteś pan nieprzyjęty. Od razu panu regulacje wjazdowe zaznaczam. I sprawdźmy jeszcze panu numery. Co by się zgadzało? Ale kuźwa, najpierw trzeba je mieć. Bravo Yankee Juliet. To się zgadza. 8156 Oscar Whisky. To się zgadza. Chociaż nie wiem, czy to nie jest zero przypadkiem. Cholera, to może być O. Albo zero. Kuźwa, ja nie wiem. Mamy gdzieś... O, zero to tak wygląda. Pod puchem mi robią, kuźwa? No to mi wygląda na zero. A to mi wygląda na O. Dobra, zaznaczę mu, że numer rejestracyjny też się nie zgadza, bo kuźwa, no nie, bo mi się wydaje, że się nie zgadza. Dobra, panie, towar panu wyczepiemy. Zaraz zobaczymy, co pan tutaj ciekawego wwozisz lub nie wwozisz. Dobrze. I hopsa. Wszystko ładnie tu wynotować, przeliczyć. Zaraz będziemy niuchać. Mam nadzieję, że on testu znajdzie, bo całkiem nawet przyjemny dzień się trafił. Dobra, i sprawdźmy. Worek z cementem 10. Zgadza się. Kuchenki gazowe 2. Zgadza się. Jeden kibel? Tak jest. Lodówki 2? Tak. Skrzynka mydła? Tak. Materiały radioaktywne? Tak. Dobra. No to szukamy. I lepiej, żebym coś znalazł. Oczywiście lodówka bez kiełbasy. Nie, jak tak można. Panie Walsekoń, pan też szukasz? Niuchaj pan. Niuchaj pan, we dwóch szybciej pójdzie. Albo efektywniej. Szybciej to raczej pewnie nie. No kuźwa, czysto, no. Muszla też czysta. No nic, cała nadzieja w wozie. Chociaż gościu i tak nie wierzy, ale to chodzi po prostu o to, żeby go zatrzymać i zarobić coś.
A tu nie chce, no, nic się ujawnić. Czołgiem, kuźwa, przyjechał. Taka okazja. No nic, no. Gościu prawdopodobnie, no, nie chciał tutaj skorzystać na tym. No pa, jaki prawilny, no. No dobra, proszę pana. Stan techniczny jeszcze panu sprawdzę, bo widzę, że pan jesteś strasznie praworządny. Tylko nie pańska wina, żeś pan za młody. No ale tak, lampy są, zderzak jest, te lusterka są, szyby także. Opony niepoprzebijane, przynajmniej z tej strony, a z tej też nie. Jeszcze chwila, proszę pana, jeszcze chwila. Tutaj lampy całe, co też się rzadko kiedy zdarza. Pakuj pan to. No i dobrze. No. Proszę pana, no przy takim kuźwa tutaj, no tych regulacjach wjazdowych, no nie jestem w stanie pana wpuścić, bo jesteś pan za młody. Także żegnamy. Damala. No niestety, no przykro mi, no co poczesz, no ja też jakbym był tutaj rodakiem i wracałbym z zagranicy i ktoś by mnie nie chciał puścić, bo się akurat przepisy zmieniły, też bym był bardzo tutaj poszkodowany. Zawiedziony postawą mojego narodu oraz parlamentarzystów, zresztą i tak jestem. Ale powodzenia, tam... Siemać, robota. Dziewczyny tam pocieszą. No. No dobra, mamy koniec pracy, także proszę państwa, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.